Nasze zadanie na dzisiaj. Każdy po kolei przyjdzie na Tytana i zgasi płonący obiekt przy pomocy wodnej armatki. O, mamo, uwielbiam te armatki. Sam, a mogę ja pierwszy? Mogę? O. A może jednak ja będę pierwsza, co? Skoro już jestem na miejscu? O. Jak nie możecie się dogadać, to zagrajcie w coś, w co marynarze grają już od wieków. Czyli w co? Nożyce, papier, kamień. O, ale super! Zawsze wygrywam w kamień, papier, nożyce. No to już, chodź tu do mnie. Bardzo mi przykro, kamień wygrywa z nożycami. Czyli co, idziemy na pierwszy ogień. A ja się założę, że znajdę coś fajniejszego niż ty. Norman? Norman? Ja wiem, że to ty! Myślisz, że się nabiorę na te twoje numery? Norman? Jesteś tam? Możemy wracać. Tak jest, płyniemy. No całkiem nieźle, ale rekord to nie jest. Elvis, pokażemy im, jak to się robi? Tak, uwielbiam strzelać z tej armatki. Dobra, to ja steruję, a ty się będziesz bawił. Hurra! Nie tak szybko, bo na razie to chyba nie masz do czego strzelać, co? A jak tam, poradziliście sobie? Oczywiście. Znaki, łopaty i piasek sprawne i na swoich miejscach. O, brawo! Ojej! W lesie wybuchł ogromny pożar. Malcolm, Norman i rodzina Fladów są na wycieczce w okolicy. W lesie wybuchł ogromny pożar, a Malcolm, Norman i rodzina Fladów są w okolicy. Eli, Elvis, bierzemy Jupitera i jedziemy. Jasne, tak jest! Tom, wskakuj do Wallaby, potrzebujemy wsparcia! Tak jest, tylko skończę naprawiać i już do was lecę! Ale się rozprzestrzenia! Nawet z helikopterem możemy mu nie dać rady. Dobra, do roboty, zacznijcie już gasić! Penny, Arnold, mamy ogień w lesie, sytuacja jest groźna. Potrzebujemy Wenus. Wiemy sami, już jedziemy. Będziemy za minutę. Musimy zaatakować od północy i od południa jednocześnie. Jedźcie na północ. Jasne, przyjęłam. Chodźcie, chodźcie, dacie radę. Nie mam zasięgu. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Ja też nie bardzo. A mnie padła bateria. Ojej, jakie to szczęście, że sprytny Mike wziął mapę. Mike! No to skręciłeś kostkę. Muszę ci ją usztywnić. Ale ten ogień jest wszędzie. Nie mamy się gdzie schować. Patrzcie. Zwierzęta natychmiast wyczuwają niebezpieczeństwo. Biegniemy za nimi. No to wstawaj, kochanie. Trzymaj, tato, żeby ci było wygodniej. Dziękuję, kochanie. No to tędy, co? Zaufajmy zwierzakom. Sam ja się staram, ale to się nie gasi. Tom? Odbiór, jak tam sytuacja? Prawie sam, kończę już. Za parę minut mogę startować. No i gdzie teraz, braciszku? Ja nie mam pojęcia. Ale to jak my wyjdziemy z lasu? Wszystko będzie dobrze. Macie mokre chusteczki, zakryjcie usta i nos. Dym nie będzie was dusił.
I uwaga, wszyscy kładziemy się na ziemi, bo tutaj najłatwiej jest oddychać. Ta-dam! Teraz każdy, kto tędy przejdzie, zobaczy wielkiego normańskiego. A masz, panie Bęben. Jej, tato, super pomysł, brawo! A, takie tam w 2 minuty skleciłem. Niech wygra najlepszy, powodzenia! Czekaj, no gdzie ty znowu? Stój! Już ja mu pokażę billboard. Tak chce grać, to niech ma. Żegnaj, panie Bęben. Hej! Norman, to nie było mądre! Wielka płonąca petarda pędzi prosto na nabrzeże! Dzwonię po strażaka sama! Płonący billboard wpadł w cysternę z paliwem na nabrzeżu przy łodziach. Płonący billboard wpadł w cysternę z paliwem na nabrzeżu przy łodziach. Proszę się stąd odsunąć! Natychmiast! Pomóż! Tytan ma 2 armatki wodne, a ja jestem jeden. Ale ty wiesz, że ja nie jestem strażakiem. No trudno, ale trochę nie ma czasu. Jak to wybuchnie, to nie wiem, co będzie. Do roboty. Ben, ustaw się w bezpiecznej odległości. Nic trudnego. Mocno trzymasz, celujesz i strzelasz. Dobra. Penny, niestety jesteśmy w stanie gasić tylko z jednej strony. Czekamy na was i będziemy po prostu schładzać cysternę. Dobra, my zaraz jesteśmy. Pianą, Elvis. Gasimy pianą, nie wodą. Pianą, już się robi. Dobra, mamy to. Chodź teraz reszta. Gotowe, pożar ugaszony. A cysterna jest na tyle chłodna, że nie ma już ryzyka, że wybuchnie. Posłuchajcie mnie, ludzie! Wszyscy jesteście zmotywowani. Włączcie kamery i przejdźmy do historii kina ratunkowego. Wydaje mi się, że reżyserowanie filmiku z morskiego ratownictwa uderzyło mu do głowy. Dawaj, Eli. Robimy zbliżenie. I... akcja! Pamiętaj sam, jesteś rozbitkiem i wzywasz ratunku. Ratunku! Ratunku! Rozbiłem się na morzu i proszę o ratunek! Teraz Cridlington! Jestem królem świata! Cięcie! Cięcie! Cridlington! Jedyne, co widać, to twoje dziurki w nosie. I nie wisz tam jak worek ziemniaków! To najgorszy film o ratownictwie morskim. Wsadź go do uprzęży, Cridlington. A robiąc to, skieruj na niego kamerę. Niełatwo robić jedno i drugie. Ciekawy sposób na ratowanie. Okazuj rozpacz sam. Ratunku! Jestem rozbitkiem i proszę o ratunek! Ej, Cridlington, wyglądaj trochę jak bohater akcji, dobra? Wiem, że to niełatwe. A może naprężę muskuły i uśmiechnę się jak Flex Dexter? Chyba ci się nie udało.
Elvis, zapnij sama w uprząż. Okej, Eli. Tom, chyba już gotowe. Podnieś nas. No i proszę, dzieje się. Ujęcie z akcji. Największe... Cięcie! Joe i Hannah kierują się na otwarte morze w balonie z silnikiem odrzutowym. Joe i Hannah kierują się na otwarte morze w balonie z silnikiem odrzutowym. Śledzi pani ich lot? Nie sam. Lecieli zbyt szybko. Lecę na otwarte morze i przeszukam okolice. Będę cię wspierał w Wallaby 2. Sierżant Ravani, proszę szukać na południu. Tom, przeszukaj północ. Przyjęłam, kapitanie Steel. Trzymaj się! Opuścić balon! Mam ich w zasięgu wzroku. Przesyłam współrzędne zdarzenia. I woduję. Złapcie się liny! Ben, płyń szybko tytanem na wyspę Pontypandi, bo zaraz będziemy mieli tam pożar. Już tam płynę! Ale nie mam nikogo do obsługi działka wodnego! Zostaw to mnie! Podeślę ci idealną strażaczkę! Co? Przepraszam, Penny. Przekręciłam moc odrzutową na maksymalną. To wszystko przeze mnie. Wiesz, nie powinnaś bawić się wynalazkami dorosłych, zwłaszcza wynalazkami twojego taty. Niestety. Wygląda na to, że twój helikopter policyjny będzie idealnie pasował do zespołu. Masz rację, też mam takie wrażenie. Stąd będziecie mieli świetny widok. Na pewno nie tak dobry jak w muzeum. No, myślę, że to było całkiem dobre. O tak! Tytan też popłynął. To było niesamowite. O, helikopter policyjny też leci! Najlepsze zwiedzanie świata! O nie! Deska ma dziurę! Nie to jeszcze! Udało się. Zgubiłem się. Nie lubię być zgubiony. Tu jestem! Halo! Jestem tutaj!
Wybacz, ptaszku. Przeprosiłem cię. O, rozumiem, bronisz swojego gniazda. Nie bój się, zostanę z tej strony. O, muszę jakoś pokazać ratownikom, gdzie jestem. Ale jak? O, zaraz. Dobrze, niech wszyscy się rozdzielą. Powiększamy obszar poszukiwań. Ani śladu Jamesa. Z góry nic nie widać. Oh, to taki wielki teren. Hej! Tu jestem! Tutaj! No tutaj! Zaraz! Coś widzę. Co tam jest, pani sierżant? Znalazłam go! To James! Ale nie mogę tutaj wylądować. Jest sezon lęgowy, nie chcę płoszyć ptaków. Sam, ty ruszaj. Neptun tam nie podpłynie. Przyjąłem, Penny. Juno da sobie radę. Wujku! Tutaj jestem! James! Uważaj, wujku! Tu mieszka rozzłoszczony ptaszek. Nie martw się, James. Zaraz cię stąd zabiorę. Potem ptak będzie miał wysepkę tylko dla siebie. Trzymaj się. Duch Pita z Fontipandi spłoszył konia, który teraz pędzi galopem, ciągnąc wóz z pasażerami. To coś nowego. Przypnę cię do nowego siedzenia, radarze. Elvisie, dziś bez syreny. Nie płoszmy bardziej tego konia. Sam, Lizzie, potrzebne nam będzie wsparcie. Przyjąłem, Elvisie. Będę tam, jak tylko dam radę. Ja też jadę. Zwolnij, książę! Zwolnij! Zatrzymać konia! O nie, Penny! Jak my ich uratujemy, nie płosząc konia jeszcze bardziej? No, nie wiem, Elvisie. Co jest, radarku? On chyba chce wysiąść. Radar! Mam nadzieję, że nie spłoszy konia. Spokojnie, Penny. Radar zna księcia od dziecka. Nie spłoszy go. Sorry! O, radar robi to, co dawniej robiły psy strażackie. Opiekuje się koniem. Dogonił go i spowalnia galop. Wszystko w porządku? Tak, dzięki, Penny. Tak! Radar nas uratował! Przepraszam, Lizzie. Nie chciałem spłoszyć konia. Już dobrze, Normanie. Wiem, że nie chciałeś. Nikomu nic się nie stało. Ale z końmi trzeba uważać. Są duże i silne, ale bardzo łatwo się płoszą. Czyli żadnych nawiedzonych przejażdżek. A czy mogę mieć normalną przejażdżkę? No to wsiadaj, Norman. Tak? Ten koń chyba już mnie nie lubi. O, patrzcie, hot dog! 3, 2... Uwaga, strażacy! O nie, nie w tym momencie! Derek wystraszył się dinozaurów, po czym porwał go pterodaktyl i spadł na skalną półkę na wyspie dinozaurów. Znaczy na wyspie Fontipandi. Płyniemy tam! Nie ma czasu do stracenia!
Ben, wy się ustawcie pod klifem. My pobiegniemy na górę. Jasne, przyjąłem. Derek, tylko spokojnie. Strażak sam zaraz cię uratuje. Szliny gotowe. Nie ruszaj się, proszę. Zaraz do ciebie schodzimy. Za chwilę będziesz bezpieczny. To co, gotowy? Zjedziemy razem na Tytana. O, jeszcze tylko kawałeczek. Powoli. I już po wszystkim. Świetna robota! Do zobaczenia na plaży! Jasne, na plaży! Ale mam pecha, co? A tak sobie dzisiaj chciałem postrzelać. Serio? Czemu nikt mi nie wierzy? Ten dinozaur serio chciał mnie dopaść. A daj spokój, Derek. Nie opowiadaj. To spytajcie Normana, ale mi się wydaje, że ten dinozaur coś mu zrobił. Nic mi nie zrobił, bo to nie był prawdziwy dinozaur. Co? O nie, ty mały! No i widzisz, Norman, jak się kogoś straszy, to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Tym razem to się mogło naprawdę źle skończyć. No wiem i bardzo przepraszam. I przepraszam, że cię tak nastraszyłem. Może wystarczy już na dzisiaj tych dinozaurów. Pterodaktyl! O, ja go trafię! Oj, ups, wybacz, pudło. No chodź, wstawaj. Bardzo fajny latawiec. Może by się nam przydał do ćwiczeń. W sumie to czemu nie? A ja mogę pierwszy? Mogę, bo ja tak lubię armatki. Proszę. Ale jasne, że możesz, pewnie. Dobra, ale to kto będzie drugi, co? To co, papier, nożyce, kamień? Papier, nożyce, kamień, jasne. No to ciach. Wiem, gdzie to jest. Tylko jak się tam dostać? Jak zawsze w samą porę. Wysyłam ci lokalizację Malcolma i reszty. Leć do nich i gaś tam ogień. Mam, dziękuję. No to do dzieła. Penny, zmiana planów. Przyjeżdżajcie do nas na pole piknikowe. Natychmiast. Tak jest, przyjęłam. Zaraz jesteśmy. Czołem tam na ziemi! Spokojnie! Sam już do was jedzie! Widzicie? Wszystko będzie dobrze! Arnold, Elvis i Ellie walczą tu z ogniem. Pomożesz im, dobra? Szybko! Musimy natychmiast zabrać z lasu rannego Majka, a resztę będzie trzeba wyprowadzić. Jasne, cała naprzód! Ja już ledwo oddycham. Ja wiedziałem, że nas znajdą. Zabieram Majka do Wenus, a reszta nisko, głowy w dół i idziemy. Że tak się śmiałam z tej twojej mapy. Wiesz, że to ty nas dziś uratowałeś? Dzięki, słonko, ale nie przesadzajmy, wszyscy się spisali. O, patrzcie, zwierzaki też się wydostały z lasu. Ale fajna lupa. Może to ona spowodowała pożar? Ojej, bo ta lupa to jest moja. Norman, przecież dobrze wiesz, że nie tylko grille i ogniska mogą być niebezpieczne. Przy takiej pogodzie od lupy może się zapalić trawa. Przepraszam, ale zaatakował mnie ten wielki, skrzydlaty, kropkowaty potwór. Czyli ta mała, śliczna biedroneczka? Ale... pożera mi nos! Przestań, tylko nie panikuj, bo jeszcze spalisz jakiś las.
Spokojnie, spokojnie. Siomi, stąd weźcie to, weźcie ją, zabierzcie ją! Sara Jones, uwięziona w samochodzie pielęgniarki, kieruje się prosto na plażę. Sara Jones, uwięziona w samochodzie pielęgniarki, kieruje się prosto na plażę. Saro, jeżeli mnie słyszysz... Odbierz! Saro, czy mnie słyszysz? Słyszę cię, wujku, Samie! Wyraźnie! Pomoc nadlatuje, ale zbliża się przypływ i tymczasem musisz się zabezpieczyć. Słuchaj uważnie. Powiem ci, co masz robić. Przejęłam, wujku, Samie! Dobrze, Saro. Kiedy już odepniesz pasy, otwórz okno i wyjdź z samochodu. Pamiętaj, pasy, okno, wyjdź. Przejęłam, wujku, Samie! Pasy, okno, wyjdź! Pasy, okno, wyjdź! Dobrze, Saro! Nie bój się, Saro! Trzymam cię! Brawo, Elvis! Cieszę się, że wszyscy są bezpieczni, ale nasze ćwiczenia nie poszły zgodnie z planem. A ja nie mam żadnych dobrych ujęć do mojego filmu o ratownictwie morskim. A ja myślę, że ma pan świetne ujęcia do filmu o ratownictwie morskim. Wszystkie kamery były włączone, kiedy ratowaliśmy Sarę. Niczego się nie boję. I wydaje mi się, że tę uprząż to trzeba założyć. A ciebie nie ma. Strasznie szybko! Ratunku! A co to się tak obraca? No jakaś mucha mi wleciała do nosa. Żeby się przestało kręcić, musisz się złapać za rączki. Ale ja się... Nie! Norman! Wszystko w porządku? Nie wiem. Utknąłem na jakiejś gałęzi, na jakimś drzewie, a ta mucha cały czas jest w nosie. Natychmiast dzwoń po Sama! O, masz. Myślę, że może leć szybko parzyć kapitanowi tę pyszną herbatkę. Tak. Ja już robię panu herbatkę. Świetnie. Norman Price spadł z tyrolki, że aż strach i utknął na drzewie. I jest zły, bo ma w nosie muchę. Penny, pojedziesz Wenus. Helen, ty bierzesz górską karetkę i jedziesz za Penny. Ja i Tom polecimy helikopterem. Tak jest, przyjęłam. Norman wpadł mi do rzeki. Spróbuj do niego podlecieć. Jasne, robi się! Na pomoc! Dobra, dzięki, wystarczy. No to lecimy. Nie, Sam! Penny! Sam wskoczył do rzeki ratować Normana. Dzięki, przyjęłam. To jadę. Spróbuję ich złapać przy moście. Mam cię! No już, wszystko dobrze.
Spróbuj się uspokoić. Spokojnie, Sam. Jadę za wami. Strażak Sam może potrzebować wsparcia. No to leć, braciszku. Leć i działaj. Co to się dzieje? Przejdźcie na drugą stronę. Tam będziecie bezpieczni. To do roboty. Tak jest, wchodzimy. Nic wam się nie stało? Nie, nie, nie. Nie, wszystko w porządku. Eli, odłącz gaz, dobra? A ja się zajmę tymi patelniami. Tak jest, Sam. Gotowe? Fantastycznie! Dobra robota. I po wszystkim. Pożar ugaszony. Przez jakiś czas nie usmażysz tam ani rybki, ani frytek, ale nie jest tak źle, bo coś uratowałem. Przepraszam za kłopot. Wiem, że powinnam pilnować patelni, a nie grzebać w szafce, ale tak jakoś w pośpiechu. Pośpiech jest przyczyną wielu wypadków. Przecież wiesz dobrze, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, prawda? No jasne, że wiem. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Na szczęście! O, dzięki, wujku, jesteś super. To co, może trochę papryczkowej ostrości? W sumie to czemu nie? Wcześniej jakoś nie było okazji. Genialne są. Nie no, bardzo dobre. Może wody? O, tak, wielkie dzięki. O, serio dobry z nas zespół. Pewnie, że tak, Sam. Pewnie, że tak. Dzięki za pomoc. No co ty, taka robota. Mam nadzieję, że nic się już dzisiaj nie wydarzy. O, co to jest? Kisza, wygrałam! Ale ty nawet nie wbiłaś wszystkich śledzi. Halo, panie kapitanie, mamy wielki pożar na wyspie. Co, proszę? Cridlington, zajmij się dzieciakami, musimy wracać na łodzie. Nie damy rady. Pożar odciął nam drogę. Ale jak to? Utknęliśmy na tej wyspie? Tak to niestety wygląda. Do tego nie ma zasięgu. Chodźcie ze mną. Pójdziemy jak najdalej od ognia. Mam nadzieję, że ktoś z lądu zauważy ten ogień. Coś mi tu nie gra. Trochę dużo dymu jak na ognisko. Nie ma na co czekać. Dzwonię do Penny. Na wyspie Ponti Pandi wybuchł pożar. Słuchajcie, na wyspie wybuchł pożar! Tom, będzie nam potrzebny helikopter! I co teraz? Ogień jest coraz bliżej. Że też nie mam ze sobą żadnego sprzętu. Czołem, leci pomoc! Ha, jesteś najlepsza! Dobra, to do roboty! Wskazuje na to, że pożar zaczął się w okolicach ogniska.
bo ja trochę tymi krzemieniami i od tego mogła pójść iskra. Przecież wiecie, że z rozpalaniem ogniska nie ma żartów, dzieciaki. Nawet jedna iskra może wywołać pożar, szczególnie w środku lasu. Tak właśnie, przyznaję się, że nie jest wykluczone, że zostawiłem tamte krzemienie. Bardzo za to przepraszam. Jakoś łatwiej mi gasić pożary, niż upilnować tę naszą młodzież. O tak, to prawda. A już najgorzej, jak James i Sara się kłócą. Co? Ja się nie kłócę. Kłócisz? Właśnie, że nie. James, przecież ty się o wszystko kłócisz. A ty się kłócisz jeszcze bardziej i 100 razy bardziej niż ja. O nie. James, nieprawda, nie. Pomyślnych wiatrów. Pada to. Cześć! Nad rzeką Ponty Pandy wybuchł pożar. Szybko się rozprzestrzenia, może sięgnąć drzew. Słuchajcie, tam są nasi harcerze. Musimy się śpieszyć. Pojedziemy skrótem przez las. Jasne, przyjęłam! Trzymać się razem i nie podchodzić. Ogień się rozprzestrzenia we wszystkie strony. Arnold, Eli, wy idźcie gasić trawy. Elvis, Penny i ja zajmiemy się drzewami. Do roboty! Gotowi? Gotowi! To ciągle się pali. Nie, spali nam się tratwa! Penny, bierz Wenus i jedź gasić z drugiego brzegu. Jasne, już się robi. No, w końcu się udało. Tak jest, trawa też ugaszona. Ura! No to opowiadaj, co tu się dzieje? No, więc kanapka zrobiła sporo dobrych zdjęć. Na pewno trzeba szukać na wschód od góry Ponty Pandy. I musimy się śpieszyć, zaraz będzie ciemno. No jasne. Arnold, bierz Saturna i monitoruj sytuację z góry. Reszta działa na własną rękę. Jesteśmy w kontakcie. Tak jest, robi się. Lizzy, pojedziesz ze mną. Jasne, oczywiście. Musimy znaleźć Toma. Jestem nad rzeką, tutaj go nie ma. Penny, jak u ciebie? Jestem nad przepaścią, na razie nic. Malcolm, jak u ciebie? Bez zmian, niestety, ale szukam dalej. No wiem, mały. Rozpaliłem ogień, żeby nam było cieplej. Na pewno nas znajdą. Sam nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. Czekaj. A to co? Sam, Saturn coś znalazł. Ty masz zdecydowanie najbliżej. Poprowadzę cię. Dobrze, to słucham. Już ja znam ten dźwięk. To Saturn! Tutaj! Tu jestem! Sam! Tak się cieszę, że mnie znalazłeś. Dobrze, że nic ci nie jest. Jak tam nasz pacjent? A całkiem nieźle, ale niech Lizzy już zajmie się tą jego łapą. O, no mówisz i masz.
Dzień dobry, mały futrzaku. Boli łapa, co? Spokojnie. Właśnie, jak nas znaleźliście? A, to zabawne. Nie dalibyśmy rady, gdyby nie kosmiczna kanapka. Że co? Że kanapka? O, świetne! Piękne! Jej, piękne to zdjęcie, naprawdę. Wasz balon jest na szczęście cały i zdrowy, natomiast kanapka niestety nie ma się najlepiej. No nie, wujku, to ty nam zjadłeś? Przestań, przecież to nie strażak sam, coś ty. Patrz na to. Awaryjny system wypornościowy. Aktywacja! I wypłynęliśmy. Wychodzimy na górę? Czekaj, patrz, żółw płynie. Biedak się zaplątał w jakiś kawałek plastiku. Tato, musimy mu pomóc. Ben, podaj swoje położenie. Jestem na wschód od wyspy Pontypandi, ale tutaj raczej ich nie ma. Penny, jak tam na północy? Bez zmian, Ben. Na razie ani śladu. Ale pewna jesteś, że sama dasz sobie radę? Tak, dzięki. Przecież wiesz, że pływam dużo lepiej od ciebie. Poza tym chcę sobie obejrzeć tego żółwia. No cześć, maluchu. Chodź tu. O, jakiś ty śliczny. Mogę? Pewnie ci to przeszkadza. I już. Nie ma za co, maluszku. No to uratowałam żółwia. Teraz ktoś w sumie mógłby uratować nas. Patrz, co znalazłem! Widzę flarę! Kawałeczek na południe od wyspy! Lecę tam! Dobra, płyniemy! Halo, tutaj! Mam nasze zguby! Płyńcie tak, jak płyniecie! Wszystko w porządku? No pewnie, że w porządku, ale miałam przygodę. Widziałam żółwia morskiego. Uratowała go, bo się zaplątał w plastik. Brawo, dobra robota. O to właśnie chodzi w akcji Sprzątamy nasze morze. Chodźcie, wskakujcie do nas do Neptuna. A Tytan scholuje waszego rekina bezpiecznie do brzegu. O, to ja usiądę sobie na moim świeżo złowionym, pięknym, białym, plastikowym krześle. Ajo! No i patrz, no, znowu mi uciekło. Cieszę się, to ma być wielki finał. Nie interesuje mnie mały wietrzyk, ma być potężna wielka wichura. Jasne, wielka wichura, już się robi. Rzeczywiście mi trochę zawiało. Jeszcze większy wiatr! Kamera gotowa i akcja! Teraz byłem w Vegas. Co na jelota! Hej, wyłączcie ten wiatrak! Zwolnij! O nie! Tam jest wodospad! Trevor! Niech pan szybko przeskoczy do łódki Musa! Co? Mus! Włączaj wiatrak i płyńcie do nas! Niewiele brakowało. Przestań, to jeszcze nie koniec. Musimy jakoś odpłynąć od wodospadu. Wiatrak jest na pełnych obrotach! Dzwonimy po strażaka sama! Zostaw, dobrze? Nie pomagaj.
dwóch muzyków z ukulelowej kapeli płynie w kierunku wodospadu łódką napędzaną wielkim wiatrakiem. Dwóch muzyków w ukulelowej kapeli płynie w kierunku wodospadu łódką napędzaną jakimś wielkim wiatrakiem. Elvis, ty ze mną. Bierzemy hydrusa. Penny, jedziesz Merkurym. Tak jest, robi się! Już swój mocniej! Nie dam już rady! Robię, co mogę! Sam, biorę linę i przywiążę do drzewa. Jasne, dobry pomysł. Możesz jechać. Ja się spróbuję utrzymać. Elvis, ty ratujesz Trevora. Jasne, robi się. Musisz do nas przeskoczyć, mus. No dobra. Trzymaj łap! Wciągaj! Chodź, spokojnie. Już wszystko dobrze. Brawo za kamizelkę ratunkową. Przepraszam, to moja wina. Och, tak chciałam mieć to ujęcie, że chyba mnie poniosło. Wszyscy nagle zapomnieliście, że z wodą nie ma żartów. Prąd potrafi porwać łódź. Chociaż ta maszyna do wiatru też dała radę. To już wstyd się mi, przepraszam. Nie powtórzy. Przepraszam. Dobra, najważniejsze, że nic wam nie jest. To co, zapraszam. Przedstawię ci ludzi. A, o proszę, to jest Helen Flat, nasza pielęgniarka. No cześć, wielkoludzie. A, dzień dobry, mój mikrusku. Ha? Nic się nie przejmuj. Ten cudny mikrusek to moja starsza siostra. A, ojejku. Nic nie mówiłeś, że wracasz do Pontypandy. Wiesz, miałem dosyć wielkiego miasta. Zamarzyła mi się cisza i spokój. O nie, maluch! Czy ja widzę psa za kierownicą? No to wkraczam do akcji. Witamy w Pontypandy, braciszku. Ja wyciągnę psa, jak mi zatrzymasz tę maszynę. Tak jest, robi się. Ojejku, dziękuję. Mam nadzieję, że piesek posiada prawo jazdy. Bardzo ładna robota. Dzięki, też się spisałeś. Nie wiecie może, gdzie jest Mandy? Mandy! Mandy Flat! Proszę pani, bo ona powiedziała, że chce się wspinać na wielką górę. Nie wiem, może ona tam poszła. A niech mnie. Myślę, że trzeba wezwać Sama. W takim razie ja wracam po niego do miasta. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Tom, gdzieś na Wielkiej Górze zgubiło się dziecko. Przyjąłem. Na razie nic nie widzę, Sam. Na pomoc! Ratunku! Spokojnie! Za chwilę was ściągniemy! Znalazłem ich. Są na północnej ścianie. Dobra, już lecę. Tom, opuść podwójną uprząż. Dzięki, widzimy się na dole. Miałaś szczęście, mała, nic ci się nie stało. Ale myślę, że chyba nie powinnaś jeszcze wychodzić sama w góry. Góry są naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja wiem, przepraszam. Po prostu strasznie, tak strasznie chciałam się dziś wspinać.
wspinać. Wiem, ale chyba jeszcze troszkę powinnaś poćwiczyć. Dobrze, obiecuję. Nic się nie martw, zobaczysz. Jeszcze wejdziesz na sam szczyt. Jeśli chcesz, z przyjemnością wszystkiego cię nauczę. Jestem do usług. Poważnie? Dzięki. Jak dobrze, że nikomu się nic nie stało. I znowu mus się wykazał i jest super wielkim bohaterem. Ja nie żartuj, nie dałem rady pomóc Mandy. To sam jest bohaterem. I to takim najprawdziwszym bohaterem. O, bohater, ja nie, no nie przesadzałbym aż tak. Świetnie, czyli nareszcie mam o czym pisać. To do roboty. Rozdział pierwszy. Tom, sam z tej strony. Słuchaj, potrzebne mi wsparcie. Już się robi. Mike, trzymaj się tam. Sam na pewno zaraz przyjedzie. No nie wiem, Elvis, czy długo jeszcze wytrzymam. Sam! Sam, uwaga, uwaga, opuszczam obrzeż. To ci pech. Przykro mi, dzieci, zrobiło się strasznie późno. Pora się zbierać do domu. Oj, mamuś, proszę, zostańmy jeszcze chwilę, proszę. No nic, dłużej już nie mogę czekać. Przykra sprawa, ale trzeba odwołać koncert. Szanowni państwo, przyjaciele, niezmiernie mi przykro, ale Elvis nie dotarł na dzisiejszy koncert, także będę musiał dokonać pewnej zmiany w programie. Ja dla państwa zaśpiewam. Ty? Tak, ja. Jak to mówią, strażak musi być przygotowany na każdą, ale to każdą ewentualność. Jesteśmy gotowi? Oczywiście, Małgorzatka i ja zawsze jesteśmy gotowi. Szykuj wóz i sprawdzaj sprzęt. O kask dbaj zawsze i nie bój się. Kiedy wolne masz, to tańcz i śpiewaj, bo w remizie czasem bywa też impreza. I już, Mike, już wszystko w porządku. A na przyszłość to ja bym wam jednak radził nieco bardziej uważać. Całe szczęście, że nic się nie stało. Ale wiesz, trochę mi szkoda tego koncertu. Bo nawet jeśli jeszcze go nie odwołali, to i tak nic z wielkiego wejścia. Tom? Słucham cię, Sam? Nie miałbyś ochoty przelecieć się na koncert? Bo strażak w tańcu niezły chwat. Jeje, niech oszaleje cały świat. Jeje. Wiruj, śpiewaj, wiatr włosy niech rozwiewa, bo strażak w tańcu niezły chwat! Aha, no wielka szkoda, że Cridlington tego nie widział. Patrz, Elvis leci! Jej, jak prawdziwy superbohater! Aha, najlepszy koncert w życiu! Najlepszy! Kiedy pali ci się gdzieś, czy na klifie wisi brat, to sama dzwoń natychmiast, bo nasz sam to chwat. 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 Przyjedzie, pomoże, na wszystko sposób ma. Jak na gitarze wisisz, przepaść nie da ci spaść. Sam, sam, sam. Sam to chwat. Penny, możesz mi jeszcze raz wytłumaczyć, jak to z tą wiertarką? Nie teraz, Elvis, nie ma czasu. Mandy się gdzieś zgubiła. Pośpiesz się, ruszamy. Ale... niedobrze. Elvis, proszę cię, sprawa jest poważna. Jesteś już duża? Spokój i opanowanie. A co by w takiej sytuacji zrobił prawdziwy żeglarz? Gałąź? Fantastycznie. No dobra, to już. Bierzmy się do roboty. Penny, ty wiesz te śruby. Nie teraz, proszę cię. Co tam się stało? Przecież od 10 minut próbuję ci powiedzieć. Ja te śruby odkręciłem przez przypadek. Ojejciu, bardzo cię przepraszam. To wszystko moja wina. No już, nie tylko twoja. Przestań, moja też. Nie dałam ci dojść do głosu.
Oj, coś czuję, że Penny i Elvis mogą mieć kłopot. Tom, przyda nam się helikopter. Gotowe, przywiązałam linę do silnika. Wyciągaj. Brawo, dobra robota. Dzięki, ale co my teraz zrobimy? Przecież bez tych śrubek no, zupełnie nie mamy jak przykręcić silnika. Patrz, to sam. A nie zgubiliście czegoś? O, ratujesz nam życie. Przepraszam, to wszystko przeze mnie, bo ty mówiłeś, żebym się nie denerwował, a te śruby same wypadły i... Chwila. Elvis, już proszę przestań. Skup się. Mandy dryfuje gdzieś po morzu. Musisz się uspokoić, jasne? Masz rację, Sam. Najważniejsze są spokój i opanowanie. Dobrze. I gotowe. Tak jest. A teraz ruszamy ratować Mandy. Brawo, dobra robota! Świetnie przykręciłeś. Ahoj, Sam! Ojej, to Mandy! Czy mi się wydaje, czy ja widzę maszt z gałęzi? Ale sprytne, mądra dziewczyna! Potrzebujecie pomocy? Ojej, dziękuję, kochanie. Akurat sam już... Mandy jest naszą bohaterką. Może pozwólmy sobie pomóc. Co ty na to? A, że w sensie... A, Mandy, tak, mogłabyś nam trochę pomóc? Prowadź do domu, pani kapitan Mandy! Patrzcie, jest! Halo, Elvis, macie coś? Nie, na razie nie. Chwila, a co to? To mogą być oni, tylko skąd trzy osoby? Sam, chyba ich mamy. W lesie jest jaskinia, jakieś mniej więcej 100 metrów od ciebie. Przyjąłem, jadę to sprawdzić. James, Sara! Wujku, tutaj jesteśmy! Spokojnie, trzymajcie się, zaraz was wyciągnę. Ach, ojej, jak szybko, dziękuję! Dziękuję ci bardzo. Jak ty nas znalazłeś? To jest UFO? Nie, to taka specjalna kamera, która potrafi wyczuwać temperaturę ciała. Wow! Penny, Elvis, Saturn ich znalazł. Wszyscy cali i zdrowi. Ojejku, wujku, wszystko w porządku? A no pewnie. Wyglądasz teraz jak niedźwiedź polarny. I wcale nie szkodzi, że nie jesteś prawdziwym niedźwiedziem. Ważne, że dzięki tobie wygraliśmy konkurs. To ty, wujku, zawsze ratujesz sytuację. Nawet jak jesteś oblepiony śniegiem. Jeden, dwa, trzy, ciągnij! A coś mi się wydaje, że to nic nie da, kapitanie. Może i masz rację. Skoro nie jesteśmy go w stanie wyciągnąć, pozostaje nam jedno rozwiązanie. Trzeba działać radykalnie i odciąć kosz. Nie! Norman, gdzie jest Sara? Tam poleciała, tam, przez pole! Próbowałem jej pomóc, ale nie dałem rady. Wiem, w porządku. Już ja się tym zajmę. Spokojnie, nie ruszaj się! Zaraz skombinuję drabinę! Słyszałem krzyki. Co się dzieje? Tu jestem! Na pomoc! Co tam, drabina? Mam chyba dużo lepszy pomysł. A mogę ci jakoś pomóc? Tak, złap proszę za drugi koniec. Tylko mocno trzymaj. Posłuchaj, kochanie. Spróbuj się zwiesić tyle, ile dasz radę, tak, żebyś się trzymała tylko na rękach. Świetnie. Kiedy będziesz spadała, spróbuj lecieć na plecy, nie na brzuch, dobrze?
No już, możesz się puścić. Ale super! Też tak bym chciał. Błagam pana, nie! Odsuń się, Kriglington. Stać! Co to ma być? Co ty chcesz zrobić mojemu słodkiemu aniołkowi? Bo Jupiter utknął, a kapitan Boyce uważa, że trzeba odciąć kosz. Co? Wcale nie ma takiej potrzeby. Rozumiem, że oczywiście ty masz lepszy pomysł. A wyobraź sobie, że mam. Proponuję na przykład spuścić powietrze z opon, wóz się obniży i wtedy swobodnie go wytoczymy. No to mi teraz zaimponowałeś, staruszku. Proszę, proszę, a co się tu dzieje? Niestety, tym razem ja zawiniłem. Ewidentnie źle zablokowałem podnośnik. Okrutny błąd z mojej strony. Kto wie, może najwyższa pora już sprawić sobie okulary. A wiesz sam, kapitan Steel zachował się jak bohater. Wpadł na taki super genialny pomysł, że ja nie mogę. No sam pan przyzna. Może i jestem stary, ale na czymś tam